To jest ojciec wspomnian wspomnianego, znaczy poprzednio pokazywanego gołębia. To jest ojciec, to jest oryginał e, Pitt i Gerard Lindelauf z 2006 roku. Jest to wnuk piątego asa Holandii na krótkich dystansach. A on się znowu Heraklesa, to jest wnuk Heraklesa. Herakles znowu był synem e, takiego słynnego Wunderboya. Pita i Gerarda Lindelaw, który był bazowym gołębiem. Zdobywał e, e, trzy pierwsze konkursy, jego dzieci właśnie zdobywały, e, zostawały asami i zdobywały pierwsze konkursy, i dalej dobrze przekazywały e, geny. Jest to mocny gołąb, bardzo dobrze zbudowany, mocny gołąb, przepięknie zbudowany, piękna głowa. No, a, a dlatego ma ocięty ogon, bo to jest starszy gołąb, żeby dobrze pokrył samicę, to jest dobrze w połowie obcięć ogon. Teraz trzymam w rękach syna Wossa z 2005 roku, jednego z najlepszego synów Wossa. On, był on ojcem najlepszego lotnika oddziału, 14, który zdobył 14 konkursów w 2009 roku. A następny jego syn w 2010 roku został drugim lotnikiem oddziału, ustępując tylko pięcioma konfidentami, Czyli, no, 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 jak to się mówi, rzutem na taśmę przegrał. Jest on dziadki, ojcem, dziadkiem, pradziadkiem naszych superlotników, tych co w poprzednio pokazywałem. Tam jest pra, pra, pradziadkiem, dziadkiem. Także wybitny gołom rozpłodowy.